Czołem, towarzysze, ja się nazywam towarzysz Staszko, witam was serdecznie w Contraband Police. Zwykle stronię od symulatorów, bo tym właśnie ta gra jest, jest symulatorem strażnika granicznego, ale biorąc pod uwagę, że bardzo lubiłem Papers, Please, dla mnie jest to absolutny klasyk i naprawdę gra świetna, i tym bardziej, że tutaj będziemy mieli coś w stylu takiego Paper Please w 3D i to jeszcze tworzone przez polskich twórców, a gra z Polski, trójwymiarowa, z dodatkowymi rzeczami, które będziemy na tej straży granicznej robić z tego, co wyczytałem po opisach, to stwierdziłem, dobra, dam jej szansę, nie? Zrobimy z tego dwa odcinki i zobaczymy, czy ta gra ma jakby... Za co jest polubiona, tak? Za co gracze ją polubili? 94% teraz pozytywnych ocen ma. Na tam ponad, nie wiem, około 1500 głosów, tak mi się wydaje, że tak to było, jak ostatnio patrzyłem. A na pewno powyżej 1000, więc to już jest zawsze jakaś skala, jakaś taka jakby przedział, który jest intrygujący. Gra kosztuje około tam 92 zł bez zniżek na Steamie, więc sprawdźmy, co to jest i czy to jest warte świeczki. Tak, więc zacznijmy nową grę i zobaczmy, tak? Straż graniczna, co to jest, policzka napisane? Poliska. Ale ubezpieczeniowa poliska? Pewnie będę nazywał to policzka tak czy siak. Contraband Police to fikcja literacka. Gra jest inspirowana rzeczywistością, ale wszelkie nieautoryzowane prawdopodobieństwa, czyli ogólnie tak. Jeżeli jakieś imiona, nazwiska będą się pokrywać, to tylko jest to kwestia przypadku. Przejście graniczne w Karikatce. Akaristan. 16 kwietnia 81 rok. No dobra, i widzę, że co? Stawku, wariszu. My do budu, latko Adru. Siema, Sorokin. Kapitan Sorokin. Fajna bryka. Wow, mogę kręcić głową dookoła. Eto wódka, grudok. Eto nie ta brzywatko, lisz to niedzielka, od dribaj dziura. Za to warisz, komisar, walisz to et was akatok. Czy to jest prawdziwy jakiś język, czy to jest taki jakiś łamaniec? Ty no podsiadaj wsiem regulków, ili opokończyli szkali rozników. Baduli małasi, wecz to ili akristkow maczko mo. Mam się słuchać porucznika, to nie mój styl gry. Posterunek graniczny. Adamy tradzież. Nu, posłał raporta, acz warisz komisar. Popowdzia. Mam się zameldować u komisarza, no dobre. O, a tutaj jeszcze coś było, wait. O, nic tu jednak nie ma. Mogę zmienić stację. Ło, to silnik ma tutaj? Co to jest za model? Okej, ale mogliśmy jeszcze jakąś interakcję odbyć z tym samochodem. Da się jeszcze więcej interakcji z nim odbyć? O, da się, ale tu... O, mogę wejść do środka. A, jestem w przykucu też. Jakieś samochody tam jeżdżą. Kontrol to przykuc. Można zbierać kwiatki i robić z tego jakieś... To chyba nie ten typ gry, żeby tak robić. Tu jest jakiś ziomek sobie stoi. Cześć. Znego Dajnara. Dzień dobry. Repnin. Mechanik. Okej, okay, Repnin. Śmiesznie gadają. Trzeba powiedzieć, że gadają w języku jakimś, nie wiem, no... Tak trochę brzmi jak jakiś wschodni język, wschodnioeuropejski, ale ciężko powiedzieć jaki. Akaristanska. Border Crossing. Karikatka. W ogóle fajna nazwa, Karikatka. No nie jest to arstocka. No ale, możemy skakać. Dobra, jest jakieś przejście graniczne. Jakie mam się tam dostać w ogóle? To jest jakieś wejście? Tu jest jakaś, o, tu jest klamka, dobra. A, Farisiu, my was czekali. A dajcie od akaristanskona jak kontrol gondra, ać karikatka. Siema. Menomiano, komisar Andrzejew. Et objaśnija waszych Daniela. Albo trzej to. Iść to w szal, eto oficja, ać podchwyćta was różnej aktu. Teczka służbowa na dzień dobry. Czy to w ogóle jest anti-aliasing? Bo widzicie, że tutaj linie strasznie są, tutaj bym powiedział, takie toporne, ale zaraz będziemy sprawdzać te rzeczy. Posta Akaristan. Gazetę mam. The Voice of Akaristan, czwartek. 16 kwiecień. Nie może być 16 kwietnia? Ujawniona kolaboracja. O, ale że co, że Korle ze mną będzie kolaborował? Nikola Roznikow, dowódca Straży Granicznej w Karikatce, został oskarżony o współpracę z gangiem przemytników, skazany na 10 lat ciężkich robót. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie korupcji w policji. Trwają przesłuchania 6 innych osób powiązanych z Roznikowem. Oficer Straży Granicznej aresztowany. Rząd rozdaje mieszkania. Rusza wielka loteria mieszkaniowa. Weź udział w losowaniu i wygraj luksusowy apartament w samym sercu stolicy. Koszt kuponu to jedynie $100.
Nie wiem, jaka tutaj jest inflacja i jak wyglądają sprawy. Nie wiem, czy 100 dolarów to dużo, czy mało. Czy będziemy mieszkać w przyczepie? Ogórki mają! No, w ogóle ta tekstura ogórków jest piękna. Przyjrzymy się tym później temu. A nie, od razu wejdziemy. To jest nasze miejsce. To jest miejsce. Tu będzie odpocznij. Obsłuż wszystkich przyjaznych, aby móc odpocząć. Okej. Okay. Podoba mi się fakt. Lep na muchy. Podoba mi się ta. Podoba mi się ta tekstura ogórków. Urocza jest. Jest zakąska, mam nadzieję też. Dużo rzeczy podobno w tej grze da się robić. Zaraz będziemy też przyglądać się opcjom graficznym, żeby trochę zminimalizować te, no, te takie bym powiedział, nieładne rzeczy, jakie dzieją się, jak antyaliasing jest wyłączony. Dobra, sprawdźmy to od razu. Zobaczmy, jakie mamy w ogóle opcje w obrazie. Co my tu mamy? Mamy jasność pole widzenia, kontur interakcji, antyaliasing niski. No, już wiem wszystko, dlaczego tak jest. Dobra, wszystko mam na maksa, jak widzicie. Pamięć dla tekstur, wszystko powłączane. Język jest polski, jest dźwięk. Mam głos na maksa. Mam czułość myszki, jest ok. Sterowanie. Powrót. Dobra, jedziemy. Jak tam? I to jest antyaliasing na maksa? No powiem szczerze, że te linie są... Strasznie to boli w oczy. No nie wiem, może was nie. No jeszcze. Nie jestem jakiś super purystą, ale no nie oszukujmy się, to wygląda źle po prostu. Posterunkowy nowik. Ja chyba muszę na początku zrobić coś konkretnego, żeby mogli mnie to dopuścić. Dobra, niech będzie. Chodźmy. Dzień dobry. Teczka służbowa. O, i latarka. Dobra. Zaraz zobaczymy, co tam chcecie ode mnie. Jest faktycznie, nawet się kalendarz zgadza. Technologia, no ktoś przyjechał. Policka. Policzka. Będzie mógł nać Crush the Enemy of the Nation. Oczywiście magazyn. Jakieś zasady są tutaj. A, ekwipunek magazyn. Okej. Okay. I tu możemy trzymać rzeczy. Dobra, sprytne, sprytne. Areszt śledczy. Tutaj mamy, zobaczcie, mapkę naszej okolicy. Więźniowie. Na razie żadnego nie ma. Mają wiadro, mają strój taśmę, dobrze. Mają szczoteczkę jedną. Ktoś tu odliczał dni do wyjścia. Nie ma nikogo, kto zarządza tym miejscem. Na razie przynajmniej. Dobra, ale zróbmy to, co nam każą. Zobaczmy. To jest nasza kontrola, to jest nasza torebka. Tu mamy, widzę, różne rzeczy. A, i czas płynie cały czas. Okej, okay, spis treści. A czemu to jest taki mały font jest tutaj? Sprawdzaj dokumentów. Ojej, no błagam, no ale dlaczego to jest takie małe? Da się to powiększyć? Błagam, powiedzcie mi, że da się to powiększyć. Przecież tu nic nie widać, praktycznie. Aby przekroczyć granicę, kierowca musi posiadać komplet ważnych dokumentów. Możesz automatycznie porównywać wybrane pola kosztem percepcji. Co? Zregeneruj poziom percepcji, odpoczywając w swojej kwaterze. Błędy w papierach uniemożliwiają wjazd do kraju. Pamiętaj, aby zaznaczyć je w raporcie inspekcji. Zły stan techniczny aut nie jest powodem do odmowy wjazdu. Możesz wjechać nawet sztruclem. Imię i nazwisko. To pole znajduje się w każdym dokumencie. Sprawdź ich zgodność. Zwróć uwagę na literówki. Levon Kulijew. Okej. Okay. Data ważności. To pole znajduje się w paszporcie, na karcie wstępu oraz karcie obywatela. Porównaj z kalendarzem, by sprawdzić ważność. Okej. Okay. Czy jest ważne? No to wiadomo, że musi... Expiring date musi być przed. Numer paszportu. To pole znajduje się w paszporcie, na karcie wstępu oraz karcie obywatela. I musi się zgadzać. I porównaj twarz kierowcy ze zdjęciem. Dobra. I tutaj mamy informację o Akaristańskiej Republice Ludowej. Mamy flagę, mamy oficjalne pieczątki. Mamy też Republikę Kagastamu. Zjednoczone Rally. Al-Barak. Ok. Królestwo RK. I mamy również rodzaje samochodów. Mikros 26D. Czy to jest Fiat 126P. No jak nic... Piękny Fiacik. Kurczę, i jest kolejny Fiat. Nazwany jest Zawed. Tu mamy Azam 72. Pozmieniane są nazwy Varilla 4x4. Akta KGP, a nie KGB. Z Centralnej Biblioteki Policyjnej wykradziono zbiór tajnych akt. Udało się nam odzyskać większość, ale 14 nadal brakuje. Podejrzewamy, że są gdzieś na terenie karikatki. Pomóż nam je odnaleźć. Nie mogą wpaść w niepowołane ręce. I Forsa Oberankowa. Przez ostatni lat... Szef gangu przemytników Boris Oberankow dorobił się niemałej fortuny. Istnieją pogłoski, że w obawie przed kradzieżą zakopał znaczną część gotówki. To mogą być jakieś znajdźki. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie wiem, co tu się pojawiło, ale coś się pojawiło. Mamy też, zobaczcie... O! Mapę! Proszę bardzo, i to nawet z takimi, bym powiedział, punktami
Jestem tutaj. To można podróżować po całym tym terenie? No ciekawe, czyli tylko na stacji będziemy spędzać czas. Okej, bo tu już dwóch przyjechało, ziomków. O, trzech już czeka na granicy. A, niech nie pali się, mam nadzieję. Następny kierowca, okej. Zapraszam, czyli wpuszczamy pojedynczo. Nie, no to jak nic, to jest Fiat 125P. Kurczę, a tam Fiat 126P. Ej, dzień dobry. No do mnie gadają, dobra, dzień dobry, jakieś dokumenciki proszę? Proszę dokumenty, dobra. Dobra, dawaj te dokumenty. Pasłużny automatyczny komparatno instrumentu, eto kontrolna sejadziciela miano, jest ichorosny na wsiem dokumenta. Jak ta automatyczna porównywarka? Frankar Bojko, Frankar Bojko. Porównywanie dokumentów. Porównywanie pól w dokumentach zmniejsza poziom twojej percepcji. Kiedy się zmęczysz, porównania staną się wolniejsze, a gdy poziom spadnie do zera, pozostanie jedynie sprawdzenie wzrokowe. Aby zregenerować percepcję, udaj się na odpoczynek, rozważ zakup lepszej kwatery, aby na stałe zwiększyć poziom swojej percepcji. Wysoki, niski, percepcja wyczerpana. Zgodność. Dane kierowcy są poprawne, brak zgodności, błąd porównania 42. Porównaj datę urodzenia z kalendarzem, aby sprawdzić wiek kierowcy. Pola są różnego typu, ten kierowca nie może wjechać do kraju. Aha. Dane kierowcy są poprawne i można porównać do urodzenia z kalendarzem. Okej, okay. Czyli innymi słowy jest to takie ulepszenie, tak? Jeżeli jesteśmy znudzeni i w sensie nie chcemy sprawdzać wszystkiego samodzielnie, to możemy po prostu sobie poklikać i będziemy widzieć, jaka jest prawda. Ale myślę, że to będzie lepiej zrobić przy jakichś, nie wiem, trudniejszych wyzwaniach. Raport inspekcji. W tym raporcie będziesz oznaczać wszelkie niezgodności zależne w dokumentach. Zaznacz przynajmniej jeden błąd, zanim zawrócisz kierowcę, lub pozostaw czysty raport, kiedy udzielasz zgody na wjazd. Znajdź wszystkie występujące problemy, aby otrzymać najwyższą ocenę. Z czasem twój raport powiększy się o dodatkowe rubryki. Okej, okay. No jak w Papers, Please. Dobra. Poprawność dokumentów, czyli tak, a musimy zaznaczać, że jest okej? Okay? A, możemy, a dobra, że tylko złe zaznaczamy. No tak, tak było powiedziane, dobra. Mamy numer dokumentu, zgadza się. Ważne do 9 maja. Data ważności. Karta obywatela. Okej, okay, a mamy 16 kwietnia. Czyli wszystko się zgadza, tak? Mamy 81 rok, tu jest 29. Karta obywatela, paszport, narodowość. Mam na razie sprawdzać tylko numer paszportu, mam sprawdzać zdjęcie. I data ważności, tak? Wychodzi na to, że wszystko się zgadza. No możemy zobaczyć percepcję, ale no dobra, tutaj widzę, że się zgadza. Ważne 9 maja, no to mamy 16 kwietnia jest git. 28 kwietnia, 9 kwietnia się zgadza. I na razie nie muszę sprawdzać pieczątek. Dobra, na razie nie muszę tego sprawdzać, więc jest ok. Czyli teoretycznie jest w porządku z nim wszystko. A, jak go wpuścić teraz? Mogę mu oddać dokumenty? Wszystko, kontrola zakończona. Zatwierdzony. Jest pieczątka, dobrze. Atlista. Co się, kurna, pierwszy dzień w pracy jestem, ty się drzesz na mnie. Chłopie, nie widzisz, że jestem tu nowy, nie widzisz, że jakiś typ... Poważna robota! Eto oba randynia. Adlina, że go sajadziciela, acz kontrolu. Typ do mnie jakiś gada przez głośnik, nie widzę, że się uczę, jestem tu pierwszy raz. A ten maluszek jest piękny. Przejazdiciel Nieta Pakarski Arodnik. Wsiem zagrobniki madro walidno kartu przejazdicielstwa. Służny przejazdiciela acz wracho narzyk. Okej. A F działa? Oświecimy w oczach latarką. A, lampa UV, dobra, będzie można zobaczyć jego różne części. Czy nie zaplamił czegoś na przykład? Proszę uprzejmie. Dobra, zobaczmy. Co my tutaj mamy? No jest z innego państwa, tak? I musi mieć odpowiednią kontrola graniczna. Znaczy dobra, czekajcie, nie. To raport inspekcji tu było trzeba kliknąć. Nie wiem, czy to za pasaczek tu jest. Imię i nazwisko. Ajbek Ergaszew. Zgadza się. Numer paszportu SJGI. Dobra. Ważne do 29 listopada. Data ważności. O!
data ważności twojego paszportu chyba troszeczkę się nie zgadza, nie? 22 grudnia, ale 80 roku. Przy powód wjazdu odwiedziny, karta wstępu. No trzeba mieć, tak? Tak jak powiedzieli. Karta wstępu jest ważna, ale twój dowód jest nieważny. Więc wychodzi na to, że data ważności... A możemy to... Czekajcie, data ważności i klikniemy to sobie razem z tą datą. Brak zgodności. To się samo zaznaczyło, proszę bardzo. I tu moja percepcja spada. A jak tam zdjęcie? No, wyglądasz jak na zdjęciu w sumie, tak? No, wygląda na to, że zdjęcie, nawet czapka się zgadza, prawda? Wszystko jest okej. Okay. No więc, panie gościu, to wszystko kontrola zakończona, nieważne. A co się stanie, jeżeli... Nieważne. A co się stanie? Jak mam powiedzieć, że gościu... No troszkę nie. Nie zapamiętałem, co trzeba zrobić, jeśli okaże się, że jest niedobrze. Ale nie, no, w sumie zaznaczyłem. Tutaj co to jest? Regulacje wjazdowe przemytnicy, okej. Okay. Chyba wychodzi na to, że będę mógł mu po prostu powiedzieć, wszystko kontrola zakończona, ale niestety... A, i tu jest odrzucone. Dobra, wszystko rozumiem. Okej. Okay. Damala. Dlatego. Mogę mu nawet zajrzeć pod maskę, gdybym chciał. I co? I musi zawrócić. No, do widzenia. Miło było. Jeszcze zostało ilu? Dwóch. Kierowca nie spełnił wymogów wjazdu do kraju. Słuszna odmowa. Wynik kontroli F1, poczekajcie, co to jest? Podsumowanie inspekcji. A w tym podsumowaniu znajdziesz wszystkie błędy ostatniego kierowcy. Jeśli był przemytnikiem, dowiesz się również, gdzie ukrywał nielegalny towar. Możliwy wynik porównania. Name, surname, dane poprawne, zaznaczony błąd, brak znaczenia błędu, niepoprawnie zaznaczone pole. Co? Podsumowanie inspekcji. No to jest chyba tutorial podsumowania inspekcji. Czyli tak, dane poprawne, zaznaczony błąd, brak zaznaczenia błędu i OK, niepoprawnie zaznaczone pole. Aha, ABEC z Królestwa jakiego jest przewrócony ze względu na błędne dokumenty, dokumenty, regulacje, bilans, wynik świetny. Znaczy, czy gra wymaga ode mnie, żebym wszystko porównał? Znaczy, nie, dlaczego akurat zdjęcie jest podkreślone? W sensie, data ważności, widzimy, że było OK. Niby tam wyjaśniało mi to, że to jest poprawnie, jak zaznaczone i ptaszek to coś, a jak niezaznaczone i ptaszek to też coś. W sensie, że ja zaznaczyłem, że jest poprawne zdjęcie, a nie było? Znaczy, no nie wiem, no teraz już w sumie... Dobrze byłoby, żebym ja widział to i podpowiedź, żeby zrozumiał, na czym to polega, bo to nie jest dla mnie jeszcze takie full oczywiste, co on w sumie mi powiedział, ale dobra. Zaraz może się dowiemy więcej. Proszę rado, przebudę to pariatka. No, coś tam, nie, ja też nie lubię wariatka. Co? Wariatkowa, dobra. Renat Atmaka. Koto 522B. Dobra, Zjednoczone Rally. Data urodzenia, 9 maj. Powód przyjazdu, praca. Ważne do listopada. No, wygląda na to, że wszystko się zgadza. Nie widzę żadnych problemów, ale możemy użyć percepcji, no nie wiem. Zaznaczmy wszystko i zobaczymy, czy... Czy to coś jakby będzie jakiś problem? Ważne do, zaznaczymy sobie, prawda, jest zgodność. I data ważności to czy jest zgodna. I wszystko jest zgodne, tak? Wszystko jest sprawdzone, wszystko jest ok. Tak dla testu, widziałem, że wszystko jest ok, ale chcę zobaczyć, wyczuć jak to ma w tej grze działać. Ale wygląda na to, że wszystko jest w porządku. Zdjęcie też się zgadza. Zdjęcie nie można sprawdzić tak naprawdę. Dobra, wygląda na to, że wszystko ok. Panie zatwierdzony. Na razie taka podstawowa zabawa. Do zobaczyska. Nareczka, szpareczka. Miłego pobytu. Dobra, kolejny ziom. Perfekcyjna kontrola. Czyli widocznie jakiś tam rzeczywiście jakiś błąd popełniłem wcześniej. Wynik kontroli, no zobaczmy. Kontrola 3. Renat Armaka był słusznie wpuszczony do kraju. Wszystko jest ok. Wynik doskonały. Czyli to, że miałem $80 i tam było coś zaznaczone, że... Czyli tam było zaznaczone zdjęcie. Że zdjęcie się nie zgadzało. Naprawdę się nie zgadzało? Ej, słuchajcie, co było nie tak z tamtym zdjęciem? Bo jakby nie do końca zakumałem, co było nie tak z tamtym zdjęciem, to musiałbym sobie na montażu zobaczyć. Ło, jakie bokobrody! Wolverine! Witajcie, towarzyszu. Proszę o dokumenciki. Też mam nadzieję, bo ja chcę sobie pochodzić po tym miejscu jeszcze zanim... Isach! O, a co to jest nie halo tu? Proszę bardzo, brak zgodności.
Numer paszportu, dobra, no to tak, no to już wiemy, że imię, nazwisko się nie zgadza. Data ważności, R4Y, okej, 11 grudnia, ważne, o, ważne do 11 grudnia, no kurde, ile masz tu błędów, chłopcze. Powód wjazdu, turystyka, 2 marca, i to też jest, uja, ile tu niezgodności jest. Proszę bardzo, też się nie zgadza, data ważności. W sumie, ale data ważności wystarczy, że nie zgadza się na jednym, widzę. I już się zaznacza. Numer paszportu się zgadzał. R4Y, tak, chyba. Zdjęcie, a zdjęcie się zgadza? No zdjęcie w sumie wygląda dobrze, tak? Więc no niestety, ale ziom, nie będzie wjazdu. Czyli wszystko zakończone, sorry, odrzucony. Nara. Czekajcie, też mam jakieś moralne wybory. Co za dzień. No było trzeba, kurde, sprawdzić swoje dokumenty, a nie mi tu jęczeć, że coś ci się nie podoba. Fajnie to, dzień upływa, w sensie... Jest ten upływ dnia, w sensie no... Pory dnia się zmieniają, godzina... I wszystko jest w czasie rzeczywistym. Wasze służby chorożno den naja. Nie tak to ada trudna, nie ada lio? Banalnie. Stawię pier paszko na waszego kwatiru, a służywnego oddycha. Okej. Okay. No dobra, ale ja chcę się rozejrzeć jeszcze po tym miejscu. Co ciekawego uda się znaleźć, bo... No widzieliśmy już, że są tutaj fajne rzeczy. Są jakieś... Coś powiedziane, że może gdzieś coś znaleźć, coś wykopać. Jak może skończyłbym robotę, to może mam czas wolny, mogę eksplorować. Posterunkowy nowik. Ale nie ma z nimi za bardzo rozmowy. Z tego co widzę. No okej, okay, no na razie mi się podoba. W sensie, no jest ciekawy, jest taki rzeczywiście paper plisik w 3D, ale tu jest więcej, jakieś pościgi, tutaj są strzelaniny w ogóle, wiecie, przemytnicy. Takie zabawy tutaj są dostępne w tej grze, więc jakby... Dużo ciekawych rzeczy będzie można robić tutaj, ale na razie się rozejrzymy, żeby się zaznajomić z tym naszym punktem. Dowiedzieć się co i jak. A, wystarczy nacisnąć shift. Nie trzeba trzymać shiftu. Shifta? W tej grze? Nie trzeba. O, wychodek. Czy możemy w kiblu coś fajnego znaleźć? Ło! Czekajcie, ja mogę naprawdę do niego pójść. Okej, okay, ja mogę zamknąć drzwi? Okej. Okay. Akta KGP! Uuu, znaleziono tajne akta! W kiblu! Nikt nie korzystał na szczęście ostatnio, dobra. Okej. Okay. Nie, no fajnie. Dobra, no właśnie, sekrety, znajdźki F to jest flashlight. Dobra, będziemy więcej widzieć. W porządku, czekajcie, bo tu mamy jeszcze jakieś takie... tereny, ale to co? A no właśnie, płot jest daleko. Okej, okay, to można by się rozejrzeć, czy tu czegoś nie ma. No skoro wiemy, że... A łopatę dostanę w tej grze? Bo wiemy, że można coś kopać, tak? Wiemy, że są dokumenty KGP, jakieś tajne i że można kopać coś tutaj, tak? I w ten sposób moglibyśmy znajdować jakieś sekrety. Może gdzieś będą jakieś takie, wiecie, kubki ziemi wystawione i w ten sposób moglibyśmy zdecydować, że coś tutaj, halo, łopata. Mam nadzieję, że będzie łatwiej to zdobyć niż w Sons of the Forest. To też jest jakiś domek. To jest jakaś chata, jakiś magazyn, co to jest za miejsce? Nie, na początku chcę wszystko pozwiedzać, żeby wiedzieć, co znajmieć się z terenem, co to jest za miejsce. Nie mogę tu wejść. Co my tu mamy? Join Artisan Workers Party today. Dobra. It's an honor to work for the nation. Czyli mamy znowu jakieś, kurcze... motywy. No, motywy jak w sumie w warstwowce, tak? Totalitaryzm. Myślę, że tu coś będzie. Myślę, że tutaj coś będzie. W tych pudełkach coś jest. Kurczę. No spodziewałem, że tutaj z tyłu można coś, mogło być coś skitrane. Może na dachu jest. Kurczę, tuż wiecie, już mam tutaj syndrom wchodzenia, macania ścian, szukania sekretów. Ale no na razie może na śmietniku coś znaleźć. Można śmietnik otworzyć? Ło! Można było go popchnąć. Dobra. Okej, okay, no na razie pierwszy dzień, pierwsze wrażenia pozytywne. Zobaczymy, jak to się rozwinie dalej. Idziemy spać, tak? Myślę, że to jest ten moment. Mam ogórki, to najważniejsze. O, światło mogę zapalić. Okej, tu mogę pójść spać, ale mogę iść spać tylko wtedy, kiedy wszystkich ludzi obsłużę, nie mogę iść wcześniej. No dobra, czy jakieś konsekwencje, różne ścieżki będą tutaj, czy niekoniecznie? Zobaczymy. Dobra, odpocznij. Sen odnawia poziom twojej percepcji, potrzebnej do porównywania dokumentów. Pełna regeneracja trwa 8 godzin, ulepsz swoją kwaterę, aby na stałe zwiększyć maksymalny poziom zdrowia oraz percepcji. W sensie usprawnij swoją kwaterę, w sensie kuźwa, mam przyczepę sobie, nie wiem, tapetą wyklepać, czy co? 8 godzin.
Dzień pierwszy. Poprawne kontrole, akta KGP, utrzymanie budynków. O, wynagrodzenie pracowników. O, no tak, czyli to jeszcze mnie kosztuje utrzymanie tych wszystkich pracowników tutaj. Okej, czyli mam takie pełne zarządzanie tym miejscem. Okej. Czy zawsze wstajemy o tej samej godzinie? Czy tak pójdę za późno spać, to muszę wcześniej wstać? Meno miano Juri Petrov. A ja madre komisaria sił et przewodnić rugaszny denna ja waszego trenirowka. Leno czas, myli stać inkratny aktywnia ać oberankowych szmuglistów. Lusko mnie nasze wywiadu Iliad Maduro et dostawić sa wam staraszne informacje. Arbat śniejto, a wajcie liszta ać informacje i potrafa. Nie mogę wszystkich. Dobra, muszę obsłużyć. A którą mamy godzinę? Mamy, znaczy, chyba wstaliśmy koło 9. Nie spojrzałem natychmiast, ale wydaje mi się, że koło 9. Ale no róbmy co im chcę. O, proszę bardzo. Każe vanotrička estio eno kontrabadicielu. Wy madre posukacie wsiem, który pasujcie opisaniu. Nemvinica, nuracho kontrabandu a szajadic ać akaristanska. Okej. Otrikso acznita. Azwi arabacznito szajadiciela ać kontrolu. No dobra, tu też jest ciekawe, że wiedziałem, że mam coś takiego jak powtórz dzień. Jak na przykład coś nam kompletnie nie wyjdzie, możemy zawsze kliknąć powtórz dzień. Choć tak naprawdę szkoda, że nie ma czegoś takiego, znaczy może jest w przyszłości, że możemy sobie tak naprawdę, wiecie, zrobić taki manewr, że wybrać konkretny dzień i od tamtego dnia dalej lecieć. Dobra, co, nie mogę tego zoomować? Przemytnik pierwszy, podejrzany. Podejrzewamy, że kierowca, który wczoraj nie zatrzymał się do kontroli, będzie próbował przekroczyć granicę. Częściowy numer rejestracyjny to 19XC. Jeden z tych informatorów wewnątrz gangu barankowo pozyskał cenę informacji, że wiek kierowcy 39. Czyli muszę patrzeć na to, kto ma 39 lat i kto ma numer rejestracyjny 19XC. Dobra. Wpuśćmy zatem ziomeczków do środka. Postaram się coś zrobić, może uda mi się coś ustawienia jakoś w panelu NVIDII poustawiać coś, żeby nie było tego paskowania się. Dzień dobry. Listoać naszego estio podrymnika, a questiona jego wychodzi z maszynu. Eto posukati kontrabandu. Tak, a zgadza się? No, proszę bardzo, 19XC, tak, faktycznie. 19XC. Pytanie brzmi, czy ma 39 lat. No, wygląda starszego, ale to jest drugi przemytnik było napisane, tak? Przyjezdny. Proszę opuścić pojazd. Odlikso, atma wychod. Już mnie zarąbał. Kontrabandiciele paznoczno ich kryjówków. Ilio serpientny znak. Ona jaliszto ać fioletka migot. Lusko mnie, wasz służny migotnik eto as możli. Służny migotnik! Wy posukacie znaków kontrabandu, ać eno zidzienia. Słuszny, co tam za słowo było? Kurczę. Trochę jak jakie łamane, trochę jak nie wiem, ukraińsko-rosyjsko-czeski jakiś taki łamany? Widzę, jakie mamy też punkty, gdzie możemy wejść. O, jest znacznik. Dobra. Miejsce ukrycia kontrabandy. W tych miejscach możesz również znaleźć kontrabandę. Pod sufitka, opona, błotnik, zbiornik paliwa, filtr powietrza, zderzak. Arbacznij to. My trzebujemy instrumentów ać robotca. Pochwyć ta ostrak za pastolu. Pochwyć ta ostrak. Kurczę. Ja jestem bardzo ciekawy, czy to jest łamany jakiś nóż taktyczny. Spolużyjcie ostrak, a trobie rozrywacie obiwetko siedzenia. Czy to jest jakiś prawdziwy język, czy naprawdę jest jakiś łamaniec? Bo to brzmi pięknie, bardzo mi się podoba, jak to wszystko brzmi. Poczekacie sobie. Ej, ziomuś, wiesz, że mogę cię dźgnąć, ale no nie będziemy robić takich rzeczy. Ojojoj. No proszę. Kontrabandu nie tap zawrypa znaczno. Inogda estio skryćna ać partio. Ilio trudyjne mestie. Ilio posukati edu maskota. Nie tap migotnika ta jest, a da wym madre obarstnej strat. O jest, proszę bardzo, ukryta. Klikso, wsiem eto atma. Membinica, kontrabanditiele estio rado pas myśli. Wasza policka równiszko, madre etu potrički as pasta kontroli. Ale i wy madre aresztnąć, eto bydlok. Bydlok? Chodź bydlok, muszę cię aresztnąć. Jesteś aresztowany, poproszę o dokumenty. Nie, aszterowany jesteś. Do widzenia.
Areszt śledczy. Tu przetrzymywani są przestępcy, którzy oczekują na transport do obozu pracy. Ulepsz więzienie, aby zwiększyć maksymalną ilość miejsc. Liczbę miejsc, halko. Zatrudnij strażnika więziennego, aby zapobiec próbom ucieczki. Pamiętaj, że pozostawienie więźniów w radiowozie również grozi ich ucieczką. Okej. Dobra. Bo warto zamykać, tak? No i co? Przenieść do radiowozu? Nie mam, nieważne. No to na razie nie mam jak go przewozić. Może kiedyś będę musiał odwieźć takich ludzi. Co my tu mamy? Mogę włączać, wyłączać lampkę. Czad, bajer. Magazyn. Ać wy możości prechowacki kontrabandu, instrumentów, a różniki, ać potrawku pradomiania. Peretno arodni dennaja, wasz ekspadrycie. Tak, to już sprawdzaliśmy. Okej, okay, magazyn. W tym miejscu możesz pozostawić swoje narzędzia, uzbrojenie, odzyskaną kontrabandę oraz towary na handel. Ulepsz magazyn, aby móc przechować większą ilość przedmiotów, liczbę przedmiotów. Pamiętaj, że wszystkie rzeczy pozostawione luzem zostaną utracone. Możesz przenosić wybrane przedmioty swojego ekwipunku lub bezpośrednio z radiowozu. Szybcie przenoszenie przedmiotów między oknami, control click. Czyli bezpośrednio... Nie mam jeszcze radiowozu, nie stać mi na radiowóz. Na razie mam kokainę, proszę bardzo. Znaczy to jest tak naprawdę Coca-Cola, tak? A wiepier wygawryć z oficerem Maksimowym, eto on zbywać po stalej maszynie. Właśnie, bo ktoś musi sprzątnąć ten wehikuł z drogi. A nie możemy sobie tak brum-brum z nim tutaj? Faktycznie tutaj. Bardzo fajnie przenosi się pomiędzy tymi wszystkimi miejscami. To mi się bardzo podoba. Dobra, ziomek. Słuchaj. Szolek. Maksimow. Oczyść strefę inspekcji, zwróć ładunek. Brak ładunku, dobra. A rozko, wariszu. Właśnie. Eto liczno rodzaje instrumentów. Ostrawku, rozerwatu, optryny, ilio, synki materiału. Tempódka, madry, złamać blaszki. Toporniki jazd można odkryć to krótok i litankow na maszynu. Bardzo mi się poda ten język. Aha, nie, mam coś wziąć na razie, żeby... Dobra, jeszcze mamy szkolenie. O kurcze, no i faktycznie. Siekiera strażacka, twarde elementy rozbijesz za pomocą obuchów. Dobra, siekiera i jeszcze widły. Dobra, to jedyne co muszę jeszcze pamiętać, że jest jakiś tutaj koleś, który ma 39 lat. Będziemy sobie pomagać. No dobra, zapraszam kolejnego kolegę. A tu jestem jeden na granicy, proszę się nie palić. O, co to jest za auto? Co on z Scooby-Doo przyjechał do nas? Ziom! Atajcie. Dobra, proszę opuścić pojazd, poproszę dokumenty. Dobra. Zobaczmy dokumenty. Muszę porównać ile ma lat też, tak? Mamy 81 rok. Oj kurde, czyli 39. Oj, to jakaś matma jest, kurczę. Ale dobra, możemy zrobić datę urodzenia, porównać z tym możemy? 36. O, to nawet pomaga nam. Okej, to będzie spoko do porównywania, ale patrzcie, data ważności się nie zgadza. Tak, więc brak zgodności do sierpnia. Tu mamy... O, i to też się nie zgadza. Znaczy ja to mogę, wiecie, raportem inspekcji, tak? Nie zgadza się również numer paszportu. Imię, nazwisko Maluk. Malak, o Jezu, ile błędów. A zdjęcie się też zgadza? No powiem wam, że zdjęcie też się nie zgadza. Jezu, nic się nie zgadza. Ja pierdzielę, typie. Nic się nie zgadza. To wszystko kontrola zakończona. No na szczęście wiemy, że przemytnik ma 39... Czekajcie. Przemytnik ma 39 lat, a tu mam 36, tak? Dobra, czyli jest spoko. Już ja schowam ten. Nie będę do niego z nożem podchodził. A czekajcie, może kontrabandę jakąś znaleźć u niego, mimo wszystko. Ale no nie będziemy sprawdzać chyba ludzi, których nie trzeba sprawdzać, czy trzeba sprawdzać. Okej, okay, tu wygląda, że jest spoko, ale wiadomo, że mogą tam pokombinować coś. Dobra, no nie ma czasu, gościu. Kontrola zakończona i niestety, ale nie możesz, bo masz wszystko źle. Damala. Jak to dlaczego, kurna? No dlatego, że nic nie masz poprawnego, ziomek. Do czego ty tutaj fikasz, kurcze? Do widzenia. Wyrobić wszystkie dokumenty na nowo. Następny jedziemy. Jest to. Perfekcyjna kontrola. Zawsze można wyniki zobaczyć, ale jak mamy perfekcyjne, to nie ma sensu sprawdzać. Ale bryczka. Kurczę, jakie fajne. Konia wjedziesz? Jestem ciekaw, co stanie, jak go puszczę, żeby... Czemu, żeby pojechać z tym? Z twardą klapą? Dobra, dokumenciki. Proszę rado. Przembudę to poriadka. Zaraz zobaczymy, czy wszystko się zgadza. Ja to sobie na szybko polecę, bo... Matma to 33 lata. No i dobre, możemy teraz sprawdzać dalej. Zafar... Zaraz zobaczymy. Zafar Sabirow. Zafar Sabirow. Tu się zgadza.
N7XO, N7XO albo 07378. Zgadza się. Ważne do... do 20 kwietnia. Masz jeszcze 3 dni ważności. I tutaj do września. Tu się zgadza, turystyka. No nic innego nie muszę sprawdzać. Wygląda na to, że wszystko jest w porządku. Tak mi się przynajmniej wydaje. A jeszcze zobaczymy, przepraszam. Jeszcze zobaczymy zdjęcie. Tak, wygląda na to, że się zgadza. Także to wszystko. Może pan jechać z otwartą klapą. Podoba mi się fakt, że tutaj tak naprawdę dostajemy zapłatę za każdy błąd. Czy za każdy błąd, za każdą poprawkę, za każde włapanie każdego najmniejszego detalu. Poleciał z otwartą klapą. Perfekcyjna kontrola! No już się raz, wszystko wypłane jak trzeba. Teraz pójdziemy chyba sprawnie, bo to jest ostatni samochód na dzisiaj. Ej, podoba mi się, kurczę, kontraband police, a tak mówię, do symulatorów bardzo zawsze podchodzę z dystansem, bo te symulatory to na jedno kopyto, najczęściej. Czyli tak, 39 dalej, dobra, a ten jest całkiem, kurczę, dobra, ziomek. Poproszę o dokumenty. Od dokumenty. Dawaj. Ile masz lat? Zaraz policzymy sobie sami. 39, dobra. A proszę opuścić pojazd. Zaraz będziemy sprawdzać, co pan tutaj ma ciekawego. Zaraz tu zobaczymy, kurde, czy tutaj czegoś nie ma przypadkiem. Fałszywe pieniądze! Ło, ziomek, już idziesz. Łapówka! O kurcze! Ło! Typ mi daje $320 łapówki! Ło, gówniarz! Dobra! Możemy rozważyć twoją propozycję. Czy będziemy skorumpowanym gliną? Kurde, ale... Nie wiem, jakie są jeszcze konsekwencje takich działań. Nadal szukamy, co tutaj? No mam latareczkę ultrafioletową, to z człowieku, nic mi nie umknie. Wiemy, że jakieś błotniki można sprawdzać, tak? Tutaj zobaczmy, czy nie ma więcej jakiejś tutaj... Cykuś, pykuś, kurczę... Błotniczki jakieś tu, coś, 4x4? Wygląda na to, że sprawdziliśmy całe auto. Wydaje się, że więcej nie ma problemu. A jeszcze nie sprawdzałem, słuchajcie, na tylnym siedzeniu, ale... Jak mam sprawdzić tylne siedzenie? A, mogę tak przejść. O, sprytne. Dobra, trzeba kombinować czasami z tym, żeby tu przejść, coś zobaczyć. No i co? Dalej chcę... Mi naprawdę... O, łapówkę tylko przez chwilę chcę dać, okej. Okay. To wszystko, kontrola, wejdę, jesteś aresztowany. No dobra, bądźmy na razie dobrym gliną. Okej, okay. O kurczę, mogłem wziąć łapówkę i go przepuścić, to ciekawe. Przestępca aresztowany. Znaczy, ja nie mam dużo miejsca w celi, więc no jakby... Jak przyjdzie co do czego, to ja musiałbym... Kurczę, no widzisz, moralne rozterki, tak? Mogłem wziąć tę kasę, jak mi tylko zaproponował, nie? Mogłem wziąć hajsik i powiedzieć, dobra, jedziesz. Co to jest? Zarządzanie posterunkiem, tymczasem dostępne. Będziemy jakoś ulepszać nasz posterunek pewnie, dobra. Nie pamiętam, jak się nazywasz. Ty, szczący na... Szczasztu? Nie, na szczęście nie myślałem. Maksimow, właśnie. Maksimow, bądź... Bądź Maksimow, ani Minimow i zajmij się tym rzęchem. Udary... $80? Co? O kurcze! Zobaczcie! 4! Przedni prawy błotnik, lewa tylna opona, pod siedzeniem kierowcy. O kurcze, ile tu jeszcze jest możliwości? Ale to w takim razie zastanawiam się jedna rzecz w takim razie. To wszystko na dzisiaj. Czy przypadkiem, bo wydawało mi się, że wszystko, co będzie oznaczone, tylko mogę sprawdzać. A tak naprawdę ja będę musiał co, to oklepywać wszystko, sprawdzać, szukać, tylna opona, no bo... Kurczę. I teraz mnie... No dobra, i teraz mnie ciekawi, czy tak naprawdę... no można znowu sobie pochodzić po tym terenie, ale najbardziej mnie ciekawi, czy w takim wypadku... Wiecie, o co chodzi, tak? Czy wszystkie elementy zawsze będą oznaczone i mam zwracać tylko uwagę na oznaczone? Bo nie widziałem, nie pamiętam, żeby mi się świecił wężyk na oponie, ale może nie zauważyłem. A może to bez względu na wężyki trzeba zawsze sprawdzać. Kurczę, i teraz zgłupiałem troszkę. Bo mogę o wiele więcej tutaj. Co tu się stało? Shift click nacisnąłem. Okej, okay, coś dziwnego się stało. Wow, co tu się wydarzyło? Czekajcie. Coś nie wyszło, poczekajcie. Dobra, już, okej. Okay. Coś tutaj mi... Coś mi tutaj nie pykło. Dobra.
A to rzeczywiście tutaj zbiera się? I są faktycznie te elementy tutaj pokazane. Dobra. Okej, okay, jakieś paczki. W porządku. No dobra, słuchajcie, czy możemy... Dobra, mamy 10 minut tak naprawdę, ale dobra, spróbujmy jeszcze raz na prędkości zrobić jeszcze jeden dzień. Wiem, że nie powinienem, ale... nam już skończyć, ale powiedzmy, że chcemy jeszcze jeden dzień na prędkości zrobić. Niech będzie. Może nauczymy się jeszcze czegoś ciekawego, nowego na temat tej gry? Podoba mi się, podoba mi się. Poprawne kontrole, utrzymanie budynków i wynagrodzenie pracowników. Oszczędności, $590. No dobra. Ale okej, czy jak mamy jakiegoś przemytnika, to trzeba naprawdę, kurczę, nie wiem, dokładnie sprawdzać. Pod siedzeniem kierowcy, no tam nie zajrzałem faktycznie, nie wiedziałem, że się da. Nam potrzeba oswobodzić spacy, ać postać, o! A z was budziec, a ja wiecie. Was Danieza, perewozku zakotników na robotni łagra, aż do stawica perewozku kontrabandu na policejku bazu. Powicica szuflicka uwlada, a dokupić instrumentów, nie dimie dla waszej służy. O kurcze, to więcej... Zacznij to, a drajcie razbieria za zakotników. Paszli etoku za tutliskowna ja, aż transportna ja w pięć zakotników ku policyjsku maszynu. Policyjną maszynę. No dobra, trzeba ich przetransportować. Dobra, do radiowozu. Korośno, a wiepier zawieri w tym kontrabandu. Podicie ku polickiej maszynie, ać podkrykto lugażnictwo. A trem użycie pisotnika. Eto posłuchać lugażnych patniecno. Peremetnicie kontrabandu, a przoda z waszego inwentarza na transferowny selektow pradometniki, ać magazynu. No dobra. Garaż policyjny. W tym miejscu znajdziesz swoje radiowozy. Po rozmowie z mechanikiem przygotował lub naprawił wybrany pojazd. Atajcie, waliszu komandiru. Okej, no na razie nie mam dla niego żadnych zadań, ale w przyszłości pewnie będę miał. Przedmioty. O, sprawdź magazyn. Skontroluj. O, i co my tu mamy? Siekiera strażacka druga, okej. Okay. Aha. Przenieść kontrabandę ze swojego ekwipunku lub przenieść wybrane przedmioty z magazynu. A jak mogę... Czekajcie. Okej, a jak mogę magazyn? Bo to jest ekwipunek. Dobra, przenieść kontrabandę ze swojego ekwipunku lub przenieść wybrane przedmioty z magazynu, ale... Kurczę, wydawało mi się, że jest powiedziane, że będę mógł bezpośrednio z tamtego magazynu przenosić tutaj, tak? Ale... Jakby tego tu... Takiej opcji tu nie widzę. Chyba, że czegoś... Czegoś właśnie nie widzę. Skontroluj, nieważne. No skontroluj, ale wychodzi na to, że... Mogę wynosić z pojazdu i tylko mieć to, co mam w ekwipunku, czyli... Jeżeli chcę coś przenieść do samochodu, mimo że napisane, że jest, że co? Przenieść z magazynu. No właśnie, wychodzi na to, że muszę wrócić i zabrać tę kontrabandę jeszcze raz, chociaż... Chyba, że on może mi to przenieść? Nie możesz mi tego przenieść. Wydawało mi się, że... Gra mówiła mi, hej, możesz przenieść sobie, kurczę, w sumie nie ma problemu, możesz sobie przenieść, tak, rzeczy, ale dobra, to ja muszę po nie pójść. Dobra, wziąłem teraz ze sobą, mogę to wszystko tu wrzucić. Dobra, tak, jestem gotowy. I to ja będę prowadził? O kurczę, muszę tu jeździć. Dobra. Robocny łagra. Wy, padrobku Ada Zakrutników, liczno et artam, eliowa znaczenia punkt. Na mapie znajdziesz, dobra. Obóz pracy. Aha, czyli muszę tutaj dojechać. Czyli tak naraz skręcam w prawo, jadę cały czas, potem na rozdrożu znowu skręcam w prawo i dojadę do obozu pracy. Okej. Okay. I... włącz silnik. Ło, kurczę. Ło, i my faktycznie jedziemy sobie tutaj. Ło, ale ja tutaj będę musiał uważać, żeby nie robić kraks. Już nie wiem jak jechać. Wait, jak się jechało? Pierwsza w prawo miała być chyba, tak? Dobrze pamiętam? Nie wiem. Nie mogę sprawdzać teraz mapy. Nie mogę sprawdzać mapy jak jadę. O nie, o Jezus. Jak ja dawno nie jeździłem w nic w symulatorach. Jak ja dawno samochodu nie prowadziłem w symulatorach. Co to jest G-silnik? Czy przynajmniej w czerwonej latarni, oni gadają ze sobą tam z tyłu jeszcze. Dobra. O, to jest jakiś parking fajny, ło! Motel Karat. Carat chyba myślę, bo to nie ma co tak za bardzo odmieniać. Ło, a jakbym poleciał na jakieś czołowe zderzenie? Kurde, ale to musiałbym robić testy. Teraz jesteśmy w szkoleniu. Podczas szkolenia, więc nie będę takich testów robił. Jestem na razie
Porządnym. Aha! Super. Ach, nie tapto. Listo, ać astanowa burma, broklaćku te triewo, ać my nie ta przejedź dzielo. Pochwyć ta topornik z lugażnictwa, ać zbywać ostalej obstory. Okej. Okay. Jeszcze sobie zobaczę, gdzie jestem tu. Czy dobrze pamiętam, tutaj ruiny mijamy, dobra, okej. Okay. Porządku. To siedzieć, ja tu muszę, kurde. Ja już mam już siekierę, trzy. Nawet mam dwie siekiery. Muszę siekierę rozwalić. Kłoda została zwalona, Korle tu był. Pierejno, aż powrotny ku policejku maszynu. My madry od selekta da rog. Dobra, jedziemy dalej. A! Włącz światła, włącz silnik. Dobra, jedziemy. Cyk, zatrzymałem cały ruch. Ale jestem, kurczę, porządnym, podrządnym, proszę bardzo, tutaj. No co, można wysiąść i zobaczyć jeszcze jakieś rzeczy. Jestem porządnym pracownikiem. Ło! Ziom. Który po prostu poradził sobie ze zwaloną kłodą. Sam. Korle tu był, ewidentnie. O! Ruiny? Nie wiem, chyba musiałem jechać prosto, nie na wykrzyknie nawet mam, więc chyba dobrze jadę. Ale wydaje mi się, że fajnie będzie tu czasami przyjechać i pozwiedzać trochę ten teren, jak będzie wolny czas, bo widzę, że tu mogły być jakieś sekrety poukrywane w ruinach, jakieś tam innych miejscach. Jakąś skrzynkę tam widziałem po drodze, kurczę. Widzieliście tę skrzynkę tam? Aż mnie zaciekawiła teraz, nie wiem, żebym wysiąść obóz pracy, to może zdążę. Dobra, ło, i mogę wjechać, okej. Dobra, myślę, że łatwiej by się na kontrolerze tutaj jeździło, no ale dobra, no, nie będę zmieniał na kontroler podczas jazdy. Chociaż mógłbym, jakbym chwytał za kierownicę. Zobaczymy. Eto mestie. Stanowka nażnej dambra, aż wydacie rozkaz, perewozku wsiem zakrutniku, nażnej poszli ku maszynu. Okej, okay, czy ja mam z nim pogadać teraz? A dajcie, wariszu. Meno miano, starszina Manalo. Et kontroluje ti diura. A da trzas każe partia niklis... Hm? Dobra, nie gadaj. Czekasz wszystkich więźniów. Motlikso, my zawdry prebuje tnu woczka ruczko, ać robocę ja. Faktycznie obóz pracy. Nażli powzica szupliska u wlada. A dokupit odrabku instrumentów. Membinica. Nie tap instrumentów. Dobra, dobra, ale tu mogą być jakieś sekrety jeszcze. O! Młotek, ale nie mogę go wziąć. Okej. Okay. No dobra, słuchajcie, szanowni państwo, wydaje mi się, że na tym przerwiemy, chociaż jak znam życie, to słuchajcie, będę musiał powtórzyć to, bo pewnie zapis gry jest tylko na początku dnia, ale to sobie powtórzę ten przejazd, bo widzicie, że jest easy. A więc to bez problemu sobie to nadrobię w razie czego. Jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie, bądźcie na bieżąco. Ja się tu jeszcze rozejrzę, bym potem wiedział, co zrobić. A może gra się zapisze jednak w momencie, w którym po prostu wyjdę. To mamy po prostu obóz pracy. I oni tu muszą po prostu pracować. Ale zakładam, że w takich miejscach i po drodze też możemy znaleźć... Na przykład ta... Bardzo mnie ciekawi ta skrzynka, którą po drodze gdzieś tam kątem oka zobaczyłem. Więc może fajnie byłoby to jednak zbadać. A tymczasem, dzięki serdeczne, wielka piona. No i cóż, zobaczymy się za dwa dni, ale... Kurczę, podoba mi się. Podoba mi się chyba na tyle, może się jeszcze wkręcę, że... Cholerka, nie wiem, czy nie zrobimy z tego dłuższej serii, ale to też zależy trochę od was i od waszego feedbacku, więc zapraszam do podzielania się swoją opinią, a ja tymczasem się żegnam. Wielka piona i do zobaczyska. Cześć!